Święty Józefie, strzegący starannie prawa Bożego. Tak, nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego, pozwolić, aby to Słowo nas kształtowało. To jakby podstawa, baza, fundament. Ale ten, który poznał i posiadł ten najcenniejszy skarb, jakim jest żywy Bóg obecny w swoim Słowie, będzie strzegł za wszelką cenę tego Bożego prawa. Jak będzie go strzegł? Będzie go strzegł przede wszystkim w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swoich relacjach, w swoich więziach, we swojej wspólnocie, którą Bóg mu da, którą mu też zada jako najwybitniejszy, najlepszy pedagog. Zada mu drugiego człowieka. Jak każdy człowiek jest dla nas darem, ale jest też i zadaniem. Chociażby przez to, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne priorytety, inne spojrzenie. To nas kształtuje. Ale w tym życiu, w codzienności, w tej szarości Nazaretu, święty Józef będzie strzegł starannie prawa Bożego. I w takim klimacie, takiego domu będzie wzrastał jego przybrany syn, Jezus Chrystus, Bóg wcielony. Tak będzie żyła Maryja. W tym klimacie obrony, starannej obrony Bożego prawa. To prawo Boże będzie busolą, drogowskazem ich życia, będzie wyznaczało kierunki. I to nie będzie martwa litera prawa, które trzeba zachować dla jego zachowania, ale zachowywać będą to prawo, bo miłość będzie to prawo ożywiała. I dlatego bycie stróżem Bożego prawa będzie drogą świętej rodziny. Bo Józef ze swojej natury, jak nazwał go papież Jan Paweł II, jest redemptoris custos, jest stróżem odkupiciela, czyli jest stróżem tego, który przyniósł Boże prawo, prawo miłości. Myślę, że dzisiaj warto zapytać samych siebie, może święty Józef, jego piękna, skromna postawa, postać, jego życie jest dla nas jakąś głęboką refleksją. Czy ja jestem strzegący starannie prawa Bożego? Czy nie wstydzę się Bożego prawa w codzienności, we własnym domu? Czy nie wstydzę się być stróżem prawa Bożego w miejscu publicznym? Czy potrafię przyznać się do swoich poglądów, przekonań religijnych? To bardzo ważne pytania. Tak trudno być stróżem Bożego prawa we własnym domu. Tylko Bóg może nas do takiej postawy uzdolnić. Święty Józef, będąc złączony z Bogiem, dla niego było to oczywiste, że on jest powołany do tego, żeby strzec, żeby być stróżem. Stróżem Maryi, stróżem Jezusa, a strzegąc swojej rodziny staje się jakby w sposób naturalny stróżem prawa Bożego. Bo Bożym prawem jest szacunek wobec człowieka, jest miłość względem drugiego człowieka, jest pełnienie woli Bożej, wypełniania swojego powołania w przypadku Józefa w rodzinie. To piękne wezwanie, głębokie, dające czas na jakąś głębszą refleksję wszystkim mężczyznom w sposób szczególny. Czy jako mężczyźni, mężowie, ojcowie jesteśmy strzegącymi starannie Bożego prawa? Święty Józefie, strzegący starannie prawa Bożego, opiekuj się nami.